Dzień dobry. Tu mówi Michał Nowicki, Dział Wsparcia Technicznego firmy Gretek. Zapraszam na webinarium poświęcony wymianie danych w standardzie BIM. Podczas dzisiejszego webinarium przedstawię następujące zagadnienia, podstawy technologii wymiany w środowiskach programów Gretek i Autodesk. Omówię narzędzie BIM Connect, pewne informacje na temat transferu modeli analitycznych oraz synchronizacji danych. Na początek przedstawię programy, które będą dzisiaj omawiane w trakcie właśnie webinarium. Są to programy Advanced Design, czyli aplikacja służąca do analizy metodą elementów skończonych konstrukcji budowlanych. Program oprócz analizy statycznej, dynamicznej, analizy nieliniowej i analizy stateczności dla układów prętowych i powłokowych pozwala również na wymiarowanie konstrukcji według eurokodów z polskimi załącznikami krajowymi i ma szereg rozwiązań umożliwiających wymianę danych m.in. z programami Revit, Advanced Steel. Druga grupa rozwiązań to programy BIM Designers. Są to aplikacje służące do projektowania konstrukcji żelbetowych, konstrukcji stalowych. Część z nich, fundamenty, belki, słupy żelbetowe, będą współpracowały z programami Autodesk Revit i Advanced Design, natomiast aplikacje z serii połączenia stalowe, generatory hal i ram stalowych, schody i balustrady będą wykorzystywane albo jako aplikacje niezależne, albo będą pracowały w środowisku programu Advanced Design i Advanced Steel. Dzisiaj skupię się na tych trzech pierwszych rozwiązaniach, czyli BIM Designers dla konstrukcji żelbetowych. Programy te umożliwiają analizę konstrukcji, mają szereg rozwiązań do graficznej prezentacji wyników, wymiarowania i obliczeń statycznych. Drugim obszarem, w którym BIM Designersy wspierają inżynierów, to możliwość generacji informacji o zbrojeniu rzeczywistym w postaci rysunków bądź też szablonów, w zależności od tego, czy wykorzystywane są jako niezależne środowisko, czy też wykorzystywane w aplikacji Revit. Rysunki będą albo plikami DWG, albo szablonami, arkuszami Revita. Programy te zawierają szereg ustawień dotyczących lokalizacji, czyli można zmieniać normy, można zmieniać języki, jak również zawierają szereg opcji dotyczących już wymiarowania konkretnym eurokodem. Po przeprowadzonych obliczeniach jest możliwość przygotowania raportów. BIM Connect. BIM Connect to aplikacja, która służy do tego, aby przesyłać dane pomiędzy programami Revit i programem Advanced Design. Dostępna jest ona w formie wtyczki, która jako wstążka pojawi się w menu programu Revit. Umożliwia ona eksport, import i synchronizację danych. I na koniec, myślę, najważniejsza aplikacja w całym tym procesie wymiany, czyli program Revit. Aplikacja, która jest synonimem technologii BIM, czyli jeden model, wszystkie branże. W przygotowanym modelu oprócz architektury dostępna jest również informacja o konstrukcji obiektu, która również zawiera model analityczny. Te informacje będziemy właśnie dzisiaj wykorzystywać, te możliwości, jak również możliwość projektowania instalacji w jednym modelu. A teraz kilka zdań na temat technologii wymiany właśnie w środowisku aplikacji Autodesk i aplikacji firmy Gretek. Pierwsza sprawa to taka, że elementy, które są zamodelowane w Revicie i są elementami konstrukcyjnymi, zawierają tak zwany model analityczny. Dotyczy to słupów, belek, stropów, ścian i fundamentów.
Oprócz elementów przenoszone są również obciążenia. Mogą być to obciążenia punktowe, obciążenia liniowe, powierzchniowe. Do obciążeń przypisywana jest również natura. Tworzone są oczywiście one w ramach przypadków obciążeniowych. Jest możliwość również przygotowania kombinacji. Wymiana danych. W przypadku Advanced Design i programu Revit opiera się o pośredni plik, tak zwany plik wymiany danych z rozszerzeniem GTCX i umożliwia on przenoszenie informacji w obu kierunkach pomiędzy tymi programami. Tak jak wspomniałem, narzędziem, które umożliwia nam przygotowanie plików GTCX jest program BIM Connect. Zawiera on również szereg ustawień, które pozwalają nam konfigurować zawartość pliku wymiany i w ten sposób przesyłać tylko te informacje, które uznajemy za stosowne w danej sytuacji. Kończąc ten wątek, chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym rozwiązaniu, które umożliwia nam pewne specyficzne rozwiązania. Tym rozwiązaniem jest możliwość prezentacji wyników sił wewnętrznych, czy też możliwość zapisywania wyników sił wewnętrznych w programie Autodesk Revit. Pokażę tutaj pewien schemat pracy, który za chwilę zaprezentowany zostanie przeze mnie na żywo. W programie Revit jesteśmy w stanie przygotować oczywiście model, spójny model analityczny i przesłać go do programu obliczeniowego, jakim może być Advanced Design. Do tego wykorzystany zostanie właśnie BIM Connect i pośredni plik wymiany danych. Przeliczony model może zostać zsynchronizowany z wyjściowym modelem programu Revit i dzięki temu model analityczny programu Revit zostanie jeszcze wzbogacony o rezultaty sił wewnętrznych. Pytanie, w jakim celu wykorzystywać te wyniki? No, mogą być one wykorzystane nie tylko do tego, aby je przeglądać w Revicie, mogą być one wykorzystane przez aplikacje wymiarujące konstrukcje i tymi narzędziami będą właśnie moduły BIM Designers. Schematu wymiany danych jest sposób na wykorzystanie tych wyników jest wiele. Tak samo moduły BIM Designers mogą być używane w różnej konfiguracji. No ja tutaj pokażę ten taki podstawowy sposób pracy, czyli program. Wyniki w programie Revit. Obecnie zaprezentuję jeden ze sposobów wykorzystania właśnie wyników zaimportowanych do Revita. Siły wewnętrzne przypisane poszczególnym elementom mogą być użyte poprzez moduły BIM Designers i podczas wymiarowania wynikiem pracy tych modułów będzie zbrojenie rzeczywiste, zaprojektowane już w bryle, w szalunku konstrukcji żelbetowej. Tego tematu dzisiaj nie będę rozwijał, gdyż nas interesuje ten pierwszy etap, czyli właśnie uzyskanie zsynchronizowanego modelu w programie Revit. To tyle, jeżeli chodzi o tą wstępną prezentację. Przechodzę teraz do prezentacji na żywo. Prezentowany model, oprócz modelu geometrycznego, zawiera również model analityczny, na który składają się elementy liniowe i powierzchniowe, obciążenia. Możemy wyświetlić również węzły analityczne, które pozwalają dostosować tak model, aby był on spójny do obliczeń metod elementów skończonych. Eksport modelu jest możliwy poprzez BIM Connect, który ma swoje ustawienia. Do transferu musimy przygotować plik z rozszerzeniem GTCX. Nierozpoznane materiały mogą zostać przyporządkowane już na etapie eksportu z Revita. Można też ewentualnie zrobić to później.
powstaje plik raportu i utworzony plik może zostać wczytany do programu Advanced Design. W tym celu wykorzystujemy skrót importuj BIM, wskazujemy plik wymiany, następnie możemy przyporządkować materiały nierozpoznane bezpośrednio przez program. No i w ten sposób otrzymujemy plik modelu. Który oprócz geometrii zawiera też utworzone w Revicie przypadki, obciążenia i kombinacje. Ponieważ model naprawiony był już w Revicie, można przejść teraz już do samych obliczeń statycznych. Po ich zakończeniu następuje eksport przeliczonego modelu wraz z wynikami obliczeń statycznych. Tak przygotowany plik może zostać synchronizowany z modelem programu Revit. Wskazujemy plik z wynikami w oknie synchronizacji. Pojawiają nam się informacje o poszczególnych elementach, no ponieważ ja nie dokonywałem żadnych zmian. Wystarczy teraz tylko zatwierdzić synchronizację bez zmiany poszczególnych elementów i w tle program podczyta po prostu wszystkie siły wewnętrzne. Możemy sobie jeszcze tutaj zachować raport synchronizacyjny. Następnie w zakładce analizy programu Revit pojawiają się rezultaty, aktualne rezultaty, które można przejrzeć poprzez przeglądarkę wyników. Wskazujemy typ wyników, będą one prezentowane w całym modelu bądź też na wskazanych elementach. Tak zaimportowane wyniki mogą być wykorzystywane przez inne aplikacje. Na przykład poprzez programy BIM Designers, w których można wskazać, które z wyników i czy te wyniki mają być w ogóle wykorzystywane w trakcie analizy. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję bardzo za udział i zapraszam na następne webinaria organizowane przez firmę Gretek.